Dzień dobry. Rozmarynowe mydło danowieckie. Dlaczego według mnie jest takie dobre? Dlatego, że przede wszystkim nie ma żadnych kompozycji zapachowych, które mogą uczulać skórę. Po drugie, jest wykonywane tak zwaną metodą na zimno, czyli łuk i tłuszcze łączone są w temperaturze poniżej 45 stopni, tak aby po prostu ługiem, który jest wykonany akurat w przypadku mydła rozmarynowego na bazie, no niestety, wodorotlenku sodu plus hydrolat z rozmarynu lekarskiego, łączony jest ten łuk w temperaturze poniżej 45 stopni zarówno tłuszczy, jak też i łuku. Dzięki temu łuk no, nie zabija wszystkich substancji aktywnych występujących w tłuszczach. Zachowane są te właściwości zarówno jak i olei, jak i rośliny. A druga kwestia jest taka, że 20% tłuszczy w naszych mydłach nie ulega zmydleniu, czyli te 20% z każdego mydełka dodatkowo oprócz właśnie tej metody na zimno wpływa bezpośrednio na naszą skórę. Dzięki temu mydło bardzo głęboko oczyszcza skórę, zmiękcza skórę, przeciwdziała utracie wody w skórze. Zawiera też wysoką dawkę witaminy E, no, dbającą o naszą skórę. Takie mydełko możemy spokojnie stosować do mycia twarzy, do mycia całego ciała. Na pewno nie spowoduje żadnych reakcji alergicznych i na 100% poczujemy taką czystość i świeżość po użyciu. Co jest w tym mydle? W tym mydle są dwa maceraty ziela rozmarynu lekarskiego. Jedno zrobione na bazie oliwy z oliwek, a drugie zrobione na bazie oleju kokosowego. Dzięki tym dwóm maceratom jestem w stanie wyciągnąć naturalny, ziołowy, rozmarynowy zapach, który jest w końcowym produkcie, jakim jest mydło. Oprócz tych dwóch tłuszczy mamy jeszcze masło shea, mamy masło awokado i olej bobasu, olej rycynowy, olej konopny. Chyba to wszystko. No niestety mamy wodorotlenek sodu, ale bez niego nie zrobilibyśmy ługu, tłuszcze nie zostałyby zmydlone. Ja gorąco polecam wszystkim osobom, które mają problemy skórne, bądź też cerę trądzikową, łojotokowatą, bądź też z problemami. Na pewno poczują Państwo takie głęboką, oczyszczoną skórę. Co jest jeszcze ważne, w tym mydle został wytworzony m.in. kwas oleinowy. W 38% w mydle jest właśnie ten kwas oleinowy, który właśnie zapobiega utracie wody ze skóry, zmiękcza ją, przeciwdziała utlenianiu się witaminy E ze skóry. Zapraszam do naszego sklepu danowiec.pl. Dziękuję. Do widzenia.